Jak się nazywa ten bramkarz, sobie ten? Chilavert, nie? Chilavert. To bramki z Chilavert. Chilavert, widzą Państwo, Katarzyna się zna. Kasiu, poniedziałek, Dzień Kobiet już dawno, dawno za nami. Chociaż jak Państwo widzieli wynik turu po kozaku, ulalala. 10 piłek, ty wszystko wiesz, bo to oglądasz, prawda? Tak ty masz kanał. Masz kanał plus tutaj. Mam YouTube. YouTube ma, kanał plus też ma. Kupiła dekoder, panie prezesie, pan się nie denerwuje. 10 piłek, maksymalnie 30 sekund. Na ten moment rekord 7. Messie Gabor. Pamiętasz go? Tak jest. Nic wielkiego nie prezentuje. Postawmy sprawę jasno. Oszukam go. Oszuka. Pierwsze do położenia, potem pójdzie na prawo, na lewo będę go ganiać. Widzą Państwo, kobieta ma scenariusz, a nie jak wszyscy faceci tu przychodzą bez pomysłu. Kasiu! 3, 2, 1! Raz! I dwa! Trzy cię nie ma, Jezu! Trzy nie ma! No nie! Ojej! Ojej! Preżara! Dobre, trzecia! Jest, nie ma i teraz! Czwarta! No i tak jest fantastyczny jest. Wynik! Ale była szansa, co ten stupek tam na Była pustą? Szansa, już tam, kurde! Tam, gdzie chciała, tam strzelała, chłodne spojrzenie. Kalkulacja, brawo, Kasia. No i Gabor, inaczej, Kasiu, Gaborze, Kasiu. No, jaki to jest bramkarz, Kasiu, jaki to jest bramkarz? Sympatyczny przede wszystkim, przystojny. Przystojny? O. Jako kobieta, muszę to powiedzieć. Naprawdę przystojny jest? No ale... Naprawdę jest rękawice, Bożełka. Ale Bożełka. Możesz naprawić i poprawić teraz? Ta rękawica się go źle zdejmuje. Tak jest, nie naprawdę no. przystojny? Nie no. No dobra. Daję radę, bramkę to też. To co dopiero, Kasiu, powiedzieć o panu prowadzącym? No właśnie, to chciałam na sobie na koniec, ale skoro już... Zaczęliśmy? To lepiej nie kończmy. Lepiej tak nie kończmy, jest. Tak jest. Duża klasa, szacunek, tam gdzie chciała, tam uderzała. I zdał nic ująć. Tak jest. Tak jest, tylko zwykle musiałam rzucić coś na ten, na boisko nie takie było też, nie, bo się zgrałam. No i proszę Państwa, to jest koniec naszej wizyty w Paryżu. Było jak zwykle fantastycznie. Kasiu, gdzie mamy jechać teraz? Może kogoś chcesz nominować? Oczywiście jakąś polską piłkarkę, nie? Nie. Dupa, mam nie? pomysł, mam no. pomysł. Jest taki facet tutaj w Paryżu, nieopodal. Krychowiak. Fajne imię ma. Brawo, brawo. Też ma taki znaczek jak tutaj zwierzę Eiffla. Kaśka, jak on ciebie nie posłucha, to nie wiem kogo posłucha. Mów do niego, on tam teraz ogląda, słucha. Panie Grzegorzu, serdecznie pana zapraszam do Turbo Kozaka. A wynik mamy do... konkurencję tak do pobicia. Wynik jest godny. Kobietę trzeba pobić, uwaga. Tak. I nie łapami. Tak, i znaczek na koszulce zobowiązuje, tak? Więc trzeba mieć jakiegoś konkurenta. Na kogo mieć, jak nie kolegę z klubu, nie? Także oczywiście, czekam, oczywiście. Czekam. Panie Grzegorzu, czekamy na pana odpowiedź. My serdecznie dziękujemy. To była duża przyjemność oglądać Kasię Kiedrzynek w akcji. Po francusku się żegnamy. Ja Żyprąd la douche. Au revoir. Ale ja Żyprąd la douche, to znaczy... Że biorę prysznic, nie? To chyba za chwilę. Serdecznie pozdrawiam moją nauczycielkę z języka francuskiego. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Bye. Dzięki.